Jak rozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli traumę wojenną? Szkolenia psychologiczne dla kleryków na temat wsparcia psychologicznego i duchownego w czasie wojny odbyło się 21 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa we Lwowie Brzuchowicach. Przyszłych księży uczono, jak pracować z traumą psychologiczną. Kiedy w 2014 roku wybuchła wojna, zdaliśmy sobie sprawę, że jej skutki będą długotrwałe, a po inwazji na pełną skalę zobaczyliśmy tak wielki strach i panikę wśród ludności oraz ogromną liczbę przesiedleńców wewnętrznych, zmuszonych do opuszczenia swoich domów, swoich miast, do opuszczenia swojej ziemi teraz okupowanej, kiedy zmuszeni zostali do rozpoczęcia życia od nowa, do szukania schronisk, uświadomiliśmy sobie, że coś trzeba z tym robić. Szkolenia psychologiczne dla kleryków prowadzili psychologowie zawodowi. Seminarzyści zostali zapoznani z podstawowymi psychologicznymi zasadami pracy z osobami, które poniosły straty, doświadczyły przemocy, były świadkami traumatycznych wydarzeń lub brały udział w działaniach wojennych. Нічого. Саме Остин пише про себе, що він був втягнутий в офіс ситуації, коли треба було збрехати, треба теж врятувати ту жінку від насильства. І він каже так, і я це зробив. Але це було гріхом.